panie i panowie, przyszedł czas na losowy Złoty Boss Challenge Fortnite. Wyzwanie polega na tym, że muszę wygrać grę używając tylko i wyłącznie przedmiotów mitycznych, które wypadają z bossów. Takich jak Tientina, Midas oraz Brutus. Właśnie te postacie muszę pokonać, zabrać i bronię, a następnie wygrać grę. A do dzisiejszego wyzwania użyjemy nowiutkiego laptopa od firmy Acer model Nitro 5, który podesłała mi firma Computronic. Z pewnością wielu z was się zastanawiało, jaki laptop kupić, żeby był dobry do wszystkiego. No i przede wszystkim tani. Ale pamiętajcie, moi kochani, niestety nie ma uniwersalnego sprzętu do wszystkiego. Dlatego na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakie gry mamy zamiar grać. Czy są to gry e-sportowe, wysoko FPS-owe, takie jak CSGO, Fortnite, Valorant, gdzie tak naprawdę nie jest nam potrzebna wspaniała grafika, ponieważ tak czy siak ustawiamy najniższe detale, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów. Czy też druga opcja, gry single player, fabularne, z przepiękną grafiką, gdzie chcemy usiąść, grać i zagłębić się w wirtualny świat gry. Razem z Computronikiem przygotowaliśmy dla was laptop pod gry sportowe, czyli ta pierwsza opcja w cenie 3800 zł. Ale spokojnie, na stronie Computronika możecie ulepszyć swój laptop, oczywiście o lepszy procesor oraz kartę graficzną, i wtedy możecie grać najnowsze tytuły gier bez najmniejszego problemu. Oczywiście wszystko zależy od was, co tak naprawdę chcecie grać. Na samym początku zacznijmy od omawiania wyglądu laptopa. Po otwarciu górnej klapy rzuca nam się w oczy podświetlana klawiatura gamingowa z wyróżnionymi strzałkami oraz przyciskami WASD. Skok klawisza jest stosunkowo wysoki, ale pomoże nam to w graniu w gry. Sama praca na klawiaturze moim zdaniem jest naprawdę przyjemna. Touchpad wykonany jest z bardzo przyjemnego dotyku materiału, który nie sprawił żadnego problemu podczas codziennej pracy. Z lewej strony laptopa znajdziemy dwa porty USB typu 3.0, port USB typu C, gniazdo HDMI oraz Ethernet. Z prawej strony laptopa znajduje się port audio, port USB 2.0, oraz gniazdo ładowania. Laptop posiada matrycę IPS o rozdzielczości Full HD z cienkimi rankami po boku ekranu. Powiem wam, że kolorystyka laptopa czarno-czerwona pasuje do siebie idealnie. Teraz przejdźmy do omawiania komponentów, które znajdują się w środku. Zacznijmy od procesora. Czterordzeniowy 9. generacji Intel Core i5-9300H o taktowaniu 2,4 GHz do 4,1 w trybie turbo. Wyróżnia się całkiem wysokim taktowaniem w trybie turbo i możliwością obsługi aż do 8 wątków, co w zupełności wystarcza do gier FPS. Kolejnym elementem jest 4 GB karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650, która obsługuje technologię wyświetlania Nvidia G-Sync dla superpłynnej częstotliwości odświeżania, dzięki czemu możemy cieszyć się grami bez denerwujących efektu rwania obrazu oraz zacinania animacji. Laptop posiada 8 GB RAMu DDR4 i powiem wam, że tak naprawdę nam wystarcza do gier typu Fortnite, LOL, CSGO bądź też Valorant. Laptop posiada szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. I uwaga, co najlepsze? Windows już jest zainstalowane na dysku i jest wliczone w cenę komputera. Dodatkowo na stronie Computronic Gaming trwa konkurs, gdzie do wygrania jest aż 20 słuchawek dla graczy. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie, w jakim najciekawszym miejscu chciałbyś zagrać w grę. A link do konkursu oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Także moi drodzy, już wiecie, na jakim komputerze możecie grać oraz pracować podczas kwarantanny. Jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą, oczywiście link jest w opisie, odwiedźcie stronę Computronika. Teraz moi drodzy, przyszedł czas przetestować możliwości tego laptopa w Fortnite i zobaczymy, jak pójdzie mi w challenge'u. Okej, moi drodzy, lecimy z pierwszym bossem, jest nim Midas. Lecimy od razu na agencję, na najbardziej spoconą miejscówkę, prawdopodobnie w tym sezonie. No zobaczymy, czy uda nam się wygarnąć z rąk innych graczy Tomigana. Coś mi się wydaje, że będzie ciężko. No ale sprawdźmy to. Okej, wariaty, lądujemy. Przede mną jest jakiś gościu, który od razu się przebiera. Ta, od razu się przebiera, a ja mam na dzień dobry M-kę. Okej. Wchodzimy teraz szybko tym szybem. Pyk. Tutaj rozwalamy. Jest skrzyneczka. I kolejna M-ka. No, okej, niech będzie. Są też wabiki. Elo, elo, wariacik. Nie wiem, jak ten PM tak zmisował na początku, ale dobra, na szczęście udało się go zabić. Dobrze, że rozwalił tutaj skrzyneczkę, mamy teraz nawet niezły dropik. Okej, widzę Midasa. Dobra, leży. Zostaw go, gościu. Dobra. Midas pokonany, mamy typa z przodu. Nie no, on ukradnie mi Tomigana. Dobra, udało się. Na szczęście mi go nie ukradł. Dobra, ja z tej agencji powiem tak. Moi drodzy, ale robię wyjazd, nie? Robię wyjazd ostry. O, 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 mam kroki. Ktoś tutaj jest. Ktoś sobie chyba ze mnie żartuje. Okej. Pierwszy frag. Dobra. Pierwszy punkt dla Midasa, moi drodzy. Lecimy dalej, let's go. Co ten chłop robi, moi drodzy?
Trochę koleś spanikował. Dobra, jazda, łatwiutko, z nim miał łuk! No ale łuk będziemy grali, łukiem grali w następnym challenge'u, nie teraz, nie teraz. Nienawidzę helikopterów w tym sezonie, serio, raczej jest, w sumie jak ja gram, no to lubię, ale jak ktoś gra, no to niekoniecznie. Okej, poleciał launchpadem, więc git, możemy lecieć. W sumie czemu on nie otworzył tej skrzynki? Co to jest w ogóle za chłop? Patrzcie na to! Patrz na to! Zaliczył twarde lądowanie, ale... Co? Zginął czy nie? Nie zwróciłem uwagi, chyba tak. Dobra, otwieramy skrzynkę, a w niej? Kolejna 50, pięknie. Jak ja idę na tego hopa. Tak! Rozsypał się, no to nie wiem jak to zaliczamy, moi drodzy państwo. Chyba nie zaliczamy, ale czekaj, czekaj, o co tu chodzi? Jest przede mną typek, który stoi. No XD. 3, 2, 1. King of Iraq to był, tak? 4 punkty dla Midasa, moi drodzy. Okej. Dobra, a to był wabik, to cwaniaczek, to cwaniaczek. Okej. I gdzie jest kolejny oponencik? Mamy prawie że strefkę. Tu jest. Dobra, jeszcze raz. Piętnaście. Dawaj Tommy Gun! Dawaj, go, 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 go! On nie ma HP. Słyszę strzały z heavy snipy. Tutaj musi zaraz typek wybiec stąd. Dobra, obity ładnie. No musi być do strefki, musi być do strefki, wariacik. No, dobra, let's go! Hasta la vista, baby! No, 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 nie obijaj, nie obijaj, za mocna strefa. 500 ammo do Tommy Gunna, to jest coś pięknego, moi drodzy państwo. Dobra, zaznaczmy sobie środek strefy. Tutaj, gdzie ten chłop się zbudował, prawie że jest środek. A! Czekaj, ja ci mogę mordeczko plecy zrobić, tak? Na kulturce, dobra. Tylko mnie nie zabij z tej snajperki, please. Dobra, easy. Nie no, muszę się teraz bronić od tego typa. Co to jest za chłop w ogóle? Zamiast uderzyć w bok mojej rampy. A czemu tamten go nie zesnajpi? Halo? Proszę go zabić, mordko. Proszę go zabić, przyjacielu. On jest chyba we mnie wcelowany, coś mi się wydaje. Dobra, leży. Jeden na jeden. Prawie się udało. Tak jest, moi drodzy państwo. Miras jest kozakiem dla mnie. Lecimy z kolejnym bossem, tym razem gramy, moi drodzy, złotym Brutusem. Wow, najszerszy skin w grze, najszersza postać w grze. Jeżeli znacie jakąś szerszą postać, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście prócz mnie, co nie? Ja wiem, że jestem od niego szerszy. Ale nieważne. Lądujemy i lecimy wyjaśniać kolejnego Brutusa. Tym razem ja jestem tutaj szefem i to ja mam zawsze rację. Lecimy, zobaczcie od razu jak wciągnął brzuch, wskoczył w te ubranko, jest kozak. Dwóch typów przyleciało z tego, co widziałem. Wow, 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 co to było? Halo? Kto tak zwariował? Czy typ się skampił z moim miganem? Co to za czub? Co to za czub? To ja będę grał dzisiaj. Brał u... Ja będę udawał czuba! Co on zrobił?
Jak ja nie rozumiem takich ludzi, jak można kampić z miniganem? Wow, wariacie, upanuj się. Jest i moja broń. Tak jest. Co prawda mam mało teraz, no Jezus, życia i wszystkiego, ale jakoś udało mi się wyszarpać tego minigana. Wow, kolejny drop. Po drodze od razu. Ha! Aż głupio mi nie wziąć. Okej, jest RPG, ale no niestety żaden boss RPG-iem nie gra, także szkoda. Chociaż Tientina by mogła. Bym się nie obraził. A tu jest wariacik, dobra. Możemy z nim troszeczkę zatańczyć, zobaczymy, jak będzie szło. Wow. Wow! Z czego on strzela? Halo! Co ma za broń? Panowie, 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 szanujmy się, tak? Szanujmy się, gościu, gościu, gościu. On ma zła masa, tak? Z tego co rozumiem. Nie no, muszę spadać. Bo gościu mnie normalnie zajedzie, stracę wszystkie matce na niego. To gdzieś tutaj chłop płynął. Tak, z przodu jest, no. Midas! Okej, okay, niech ostygnie troszeczkę. Woohoo! No chodź mordeczko, chodź, chodź, chodź. No wychyl się. Teraz, no troszeczkę mam przegraną pozycję w tym momencie. Ale on będzie musiał kiedyś zejść, co nie? Kiedyś będzie musiał. Na przykład zaraz. Wow! Wow, wow, wow. Ładnie przyjąłem, ładnie przyjąłem. Czy ten chłop chce mi wylądować na głowie? Czy mi się... wydaje? Hasta la vista, baby, będzie, czy nie? Woohoo! Leżysz, gościu, leżysz i nie wierzysz. Nie no, minigun jest zbyt OP, nie? W tym sezonie, naprawdę. I gdzie jest jeszcze jeden typek? Chyba w tej chatce będzie, tak mi się wydaje, dobra. Ja sobie podlecę tutaj. No, troszeczkę źle to rozegrałem. Ale nieważne, zaraz będę miał strefkę. Trzeba zjeść jedną apteczkę i podjeżdżamy gościa. Woohoo! Dobra. Udało mi się uciec, na szczęście. Nie! Drugie miejsce! Ile HP? Ja dziękuję, najgorzej. No niestety, ale drugie miejsce tak czy siak spoko. Okej, moi drodzy, przyszedł czas na wybuchową kobitę, czyli TNT-nę. Lecimy po łuk i postrzelamy sobie troszeczkę z łuku. Powiem wam, że łukiem w tym sezonie strzelałem może dwa razy, więc zapowiada się ciekawie. Dobra, mamy łuk, jest pięknie, od tej chwili już nie możemy używać żadnych innych itemów, także do widzenia, panowie. Bum, 125, no dobra. Okej, mamy typa tutaj. Okej, widzę tego chłopa, biegnie. Ja bym troszeczkę się wzbił w górę. Dobra. On się nie boi, uwaga. Ach, zabudował się. Nie wiem, czy ma snajperkę, czy też nie. Uwaga, strzelam! Nie dostał. Z łukiem wcale nie będzie tak prosto. Dostał, 75, pięknie. Ja go tutaj przytrzymam w tej strefce. Oj, przytrzymam. Nie dostał. Ajajajaj. Dobra, będzie tak się budował, tak? Do mnie. Dobra. O nie! Co ja zrobiłem? Puściłem łuk! Cięciwe! Sam się obiłem, najgorzej. Dobra. Dobra, 75, ładnie. Woohoo! Rybka jedna.
zjedzona, czekamy na amunicję. Jeżeli będzie w tej chatce skrzynka... Nie ma, kurczę. A myślałem, że tutaj będzie 50... Wow, 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 typek, co on tutaj robi, halo? Co za chłop? Jedz rybkę, jedz rybkę. ...75 wariata na czosnek. Jak to jest możliwe, że tam chłop sobie siedział i nic nie mówił nikomu? Ale mnie zestresował, serio. 75? Nie trafię go, nie ma opcji. Aj, dlaczego wypuściłem jeszcze ten strzał? Dobra, szkoda. Ale łuk trzeba przeładować. O, są kewy. Jest apteka, więc konkretnie. Wow, tu mam chłopa, naprawdę? Uciekaj! Ma heavy snipe, niedobrze. I RPGa! Najgorzej! Widzę, że w tym momencie żarty się skończyły. W łuku nie ma ammo. Gościu ma snipe i RPGa. I na mnie leci jeszcze. Wow, i ma minigana! Co za świr! Co za świr! Co za świr! Kolejny chłop jeszcze z tamtej strony! Panowie, panowie, dogadajmy się jakoś, tak? Dogadajmy się. Walczcie między sobą, co? Please. Ja bezbronny, mordko. RPG do mnie leci? Proszę nie! Tak! Okej. Okay. Aha! No to... Yikes. Nie wiem, jak tutaj uciec, żeby było w miarę spoko. A! A! Nie no, nie dam rady! Jedz tą rybę! Nie wierzę. Nie miałem matsu. Ty nic nie zrobisz bez matsu z łukiem. Szkoda. Jak widzicie, moi drodzy, da się wykonać ten challenge i powiem wam, że na laptopie naprawdę przyjemnie mi się grało, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą, link jest oczywiście w opisie, sprawdźcie koniecznie stronę Komputronika. Ja już się z wami żegnam, strzelcie jeszcze łapeczkę w górę na koniec, ponieważ udało mi się wygrać. Trzymajcie się. Cześć!